Pochwal, cześć Krzysiu. Serwus, no jaki wieku mamy? Przyszedł jak się mierzać na tą cudę. No, to się pomierzamy. Pomierzamy się zaraz, bo sobie tu wezmę jako kartkę. Kartkę. Muszę cię narysować na listę, jak było ostatnio, który rysował do gumie Patryka. Tak się mnie lepiej pisze i wezmę sobie miarę. No na tu jedną trzeba więcej miar. Jest to inny krój całkowicie jako guni, już trochę taki nowocześniejszy, bardziej taki można powiedzieć podręczny, że ubierało się to na ręce, dało się w tym chodzić jak w płaszczyku, już tam był wykrowany taki raglan. Zaraz sobie wezmę miarę. Janek, poczekaj. Stoń mi tak. Pierwsze sobie zmierzymy jak gdy klatkę piersiową, to będę mieć puść mi ręce całkiem, miarę jedne, jest 99, drugą miarę sobie wezmiemy brzuszek, bo to już jest takie troszkę taliowane, tak, że ta miara nam jest potrzebna, 84. 84. Teraz sobie wezmę długość tej cuski. Te cuski takie były zazwyczaj ani długie, ani krótkie. Tak po prostu wysy kolana, Kasi, w granicach 89. 89, 90. Myślę, że będzie bardzo, bardzo dobrze. Jeszcze jedna długość, musimy sobie wziąć długość właśnie tu, jak cię mierzą na tym brzuchu, to taka długość do talii, bo tu do tego miejsca będzie ścinane, a potem u nas się nam będzie kloszować. To przeważnie zazwyczaj wychodzi 45, 46 i tak to podobnie wychodzi. Wychodzi u ciebie. U ciebie, no i rynkowną trzeba, bo jakbyś to czasem wdziewał na te rynkowe, a tak się najczęściej chodziło w tych cuskach, że były łodziewane na rynkowy. Także długość tego rynka, wyproś mi rękę całkiem tak ku sobie, tak jakbyś trochę na baczność stał. I miarę mniej więcej podsłonki 90-93 i tu trochę to my od łatkości na karku. I to byśmy mieli zyćkie miary. No, to miara wzięta. Teraz jak zasyjem, to ci dam znać, kiedy przymiarkę zrobimy. To zadzwoń, jak będzie. Dobre. Z Panem Bogiem. Z Bogiem. No, sukno mamy narektowane, miarę mamy wzięto. I będziemy kroić cuskę. Sukno jest... Jak zawsze 1,20 m, składamy go na pół, to wychodzi nam 60. I pierwsze co nakładamy na to sukno, to bierzemy jedno czwarto klatki piersiowej. No ja przed tym dodał kasik do klatki piersiowej 15 cm, do tego bruska to jest 15 cm, długość nam zostaje taka, jaką my mierzali. Rynkow też, jaką my mierzali, no i podkrój potem zrobimy tradycyjny, a tak to no dodajemy po tych 15 cm do klatki piersiowej i do brzucha. Bierzemy ten właśnie jedna z to klatki piersiowej. Tu no wychodzi około 30 cm i znaczymy od spodku na tym suknie. Sukno ma akurat tutaj z długości 2 metry. Różnie się bierze, czasem trzeba 2,5, bo nam płytę brakuje na rynkowy, ale akurat Jano jest taki, ze wymiarowe chłopczysko, tak, że te 2 metry myślę, że powinny nam na tę cuskę jego wystarczyć. To jest w zależności, bo ja na przykład gurmany albo co te były długse, to się też brało po prostu więcej niż 2 metry, ale tu jest wystarczyć, no mogą wystarczyć te 2 metry. I tu dajemy
tu dajemy jedno z czwartoklatki piersiowej, czyli gdzieś koło 30 cm. Składamy sobie to. Składamy sobie to sukno tak na ukłos. Jak tak. Bieda nam to będzie zrobić, ale w sumie go jeszcze wyprościć fajnie. Albo go zrobimy tak. I składamy to sukno właśnie do tej miary. Do tej miary, co my tu zaznaczyli, czyli jednej czwartej klatki piersiowej. Ja go tu założę, bo unosi nam tu troszkę zakładu, założę troszkę dali. Musimy go tu jeszcze wyprościć. Ze stala będę brać wszystkie te miary po kolei. Obciąć ten kraj tego sukna. Te cudzki arabskie to jest ciekawa sprawa, bo na przykład czy w podhalańskich, czy w gurmany są tak isto krojone zagórzańskie, na takiej samej zasadzie, ale te w arabskich jest łościnany zadek, ale to wam po tym powiem, wszedł jest łościnany w arabskich zadek, tego się nie spotyka w podhalańskiej cudzce. Natomiast jest w sumie na odwrót, bo są dosywane rękowe, a w podhalańskich nie są dosywane rękowe, ale na przykład już w gurmanach zagórzańskich jest tys jest łościnany, chociaż nie zawsze ten zadek. Nie jest łościnany właśnie ten zadek, bo jak powiedział, nie jest łościnany ten zadek w tych gurmanach zagórzańskich, ale są dosywane rynkowe, czyli ten krój jest taki isty, ale to wąsyczko powiem, czemu to ten zadek jest łościnany w tej arabskiej cuszce. I teraz się nakładamy miary takie, że tu mamy górę, to my se pierwszą miarę, czyli Kasik 28. 28 to taki tradycyjny wymiar, to jest tak zwany płetkroj rynkowa 28, se znaczymy przeważnie 28 do 30 cm, to tak samo jak my w tej guni wtedy zakładali 30 cm, to też był ala taki płetkroj, można powiedzieć. Drugi wymiar to właśnie se znaczymy totaliowanie to do brzucha, co my mierzali tę długość, czyli tam no, wychodziło 45, 46 cm w tych granicach. To by był drugi wymiar. No i trzeci wymiar, co mamy, no to mamy długość i tu jest 90. 6 domy Kasik w tych granicach. Teraz to musimy porobić pod kątem prostym od tego, co my wyrównali. Takie kreski. Ten spodek tyc. Ten spodek, to jest przedłużenie, co tu zrobimy, bo tu się nam już na tym przedłużenie się nam tu, zaraz troszeczkę fajnie uwidzicie, na tym przedłużeniu się nam tu pokazuje, jako pójdzie rękow. Tu mamy to. Teraz dajemy jedno czwarto klatki piersiowej. Tu był ten rękow zaznaczony, to będzie jedno czwarto klatki piersiowej, a tu w tym miejscu właśnie ka było zaznaczone, że to do tej talii dajemy wymiar z brzuszka, czyli jedno czwarto brzuszka. To jest przeważnie takiej różnicy około 2 cm, jak się to na 4 części podzieli. Tak, mamy 30. I teraz robimy
Teraz robimy kreskę tak. Kreskę tak. I tu praktycznie już mamy. Tu jest rękaw. Tu są. Tu jest jedna stwarto pleców. Ale musimy sobie zaznaczyć, ja przeważnie daję taki stały wymiar. 15 cm, ja to wiadomo, że to są ćwikle, bo to w końcu jak dawno to były ćwikle, takie trójkąty 15 cm na 15 dosywane, żeby był lepszy ruch, ale tu ich nie będziemy robić, nie dosywamy tych trójkątów, no i od razu będą wycięte po prostu i na półokrągło se to zrobi się nam taki fajny raglan w tym rękowie. Mogimy sobie jeszcze zaznaczyć teraz. Od zadku tu to już można powiedzieć, że płet krojomy, jakie ja wiem, 7 cm. Może być 8, zależy kiedy ten płet kroj, potem go jest, ja tu dom 7 teraz w tej chwili. 7 i taki na niecały centymetr po prostu taki nieduży podkrój. Podkrój od zadku, potem jak już będę mieć wykrojone, to się go poprawi jako będzie trzeba. No i jeszcze sobie tu dorysujemy jedną rzecz, właśnie to co godał przed tym, że cymu jest łeścina na tacuska arabsko, bo ona po prostu jest tu tak jakby, można powiedzieć, taką zaszewka zrobiona w ten sposób na się nam. Fajnie wtedy kloszu jej w tego razki właśnie w kozdy jednej kozda była łościnano i robiony ten szef. Ja se tu znaczyłem jakieś koło 1,5 do 2 cm. W tym miejscu właśnie to kabyka jest to taliowanie, kabył ten brzuszek i tę prosto kreskę musimy teraz zrobić, że się nam po prostu zrobi zaszewka na tych plecach i ona się nam cofnie trochę jeszcze do zadku, tak to właśnie kroję i przeto łościnali, ale myślę, że nie ino przeto, bo z reguły dawno sukno, jak już godał parę razy, bo była 60, czyli samo od siebie było w tym miejscu przecięte, ale nie spotkałek się, żeby nie było w starym kroju, żeby nie było właśnie tu tego po prostu takiej ala zaszewki zrobionej do 1,5 cm, żeby się nam to łaszczyżało jeszcze bardziej. Także te plecy nie były w całości w żadnej cuszce. No. Obrównamy sobie tu teraz, obrównamy sobie ten spodek, tę długość. Długość, jaką my tu zaznaczyli. Długość teraz właśnie se zadek pleców. Tak, płaskość się do tej talii i w drugą stronę, na ukos. Do góry musimy to fajnie wyszczyć. No i teraz już musimy szyć plecy. No, docinimy. No i tyle nam sukna zbyło. Ale to nieprawda, to nam nie zbyło. To sukno wykorzystamy na drugą połówkę rynkowa i na goleż do cuski na taką stójkę goleż w granicach 6 cm przeważnie był. I tak mamy w tej chwili mamy wycięty zadek, jeszcze musimy, właśnie możemy sobie ten płetkroj troszkę przyciąć, niedużo, żeby mieli się czego łapić płetem z przodku, kiedy będziemy do tego docinać przodek. I teraz robimy tak. Te linie po takim skosie, jak ujdzie, przechadzujemy dalej. I tutok do przodku tys.
To se ty możemy od razu obciąć. Uszyć. Żeby nam to nie zawodzało. I teraz przedłużamy zaś właśnie tę kryskę, co była do talii. Tę kryskę, co była do talii. I wycinamy koło rękawa, bo to będzie długo część przednia, część rękawa tam teraz już teraz wycinamy. Przednia część rękawa i tu se utniemy po tej kresce. Mogę mnie ucinać, ja akurat ucinam, bo wiem, że mi tego sukna wystarczy, bo mogliśmy se od razu złożyć, bo teraz będziemy składać to sukno. Za chwilę będziemy składać to sukno, tu se go już też możemy ściąć, bo ja go tu specjalnie nie chał z tej strony, żeby było schłodzone, bo łódźki właśnie na te rękawy brakuje. A jak mam w całości większy kawałek, to się zawdy da jakoś poobracać. Poobracać ze tym, że jest w miarę dobrze. Rękaw to jest tu ściąć, gdzie da się tam troszkę dostać. Ale myślę, że sobie poradzimy, jest z drugiej strony. I to mamy tak. I teraz dokrowamy dalszą część do tego zatku, czyli składamy tak naros. I ona by wtedy była strasznie taka szeroko taliowana, to się jeszcze potem składa do kupy i zakłada. Tak były dolnoarabskie krojone, że się składało właśnie od tej kryski ino naros. I potem te końce tu się zakładały, ja się to śmiał, to zawsze gadał, że to są usy, a jak się to poprawnie nazywało, nie wiem. Nie wiem, to po prostu one się schodziły tu na środku, na orawski było mi. Składało się na dwa razy. I to, co nam tu wychodzi, to drugie schłodzenie. Pierwsze my schłodzili po tej kresce raz i teraz dwa. Tu se możemy zaznaczyć, telo była po prostu taliowana, łescyżana ta cuska na Orawie. Na dolnej ta godełna była jeszcze serca, zakładało się te po tym końce, a u nas było, tu na górnej Orawie było mniej. Tu mam zaznaczono kreskę, jak nam to wychodziło, to drugie składanie. Musimy se tak, jeszcze se to sprawdzimy raz w ten sposób, o. Tak, bo tu tak becza tu sobie będzie środek, tego musimy sobie zaznaczyć. Można łościńcie zrobić. To się nam będzie składać tak i teraz ucinamy. A tu będziemy zaraz ten dorobiać do tego klinek. I te klinki cyrynkowe to tak my ostatnio przy syciu na tym filmie go dali. Tak isto się wsywało właśnie takim swym krytym. No i tu nam wystarczy, tu już zaraz możemy dokroić właśnie klinek. Klinek. Ja sobie go tu zaznaczę, żeby wiedział, jak go potem zasywać. Tu mamy przecięte. I dokrowamy przodek. I przodek teraz jest tak, to jest różnie było robione. Przodek był różnie cięty, w cuskach jest inną płaskość tych orawskich cięty, potem będziemy kroić kabot, tam było inaczej ścinane, było na prosto i płaskość, co w tych dolnoarabskich cuskach było na prosto i płaskość. A cuski miały taki, te cuski miały taki krój, że ten przodek zachodził jedno na drugie, na ukłos.
Tu se znaczymy. I tu mamy ten, to jednostwo. To przekładamy do tej kryski. Do tej kryski, bo tam by było. I teraz zależności, bo widział jak na dwa razy. Tu teraz mamy nizy ten przodek. On nam słodzi, będzie słodził, kiedy się będzie to zakładać jedno na drugie nizy, tak jak w tej, a może się składać tak, że będzie wychodził do góry. I szczerze powiedziawszy, różnie się to spotyka. Albo jest tak, że jest nizy, właśnie, że on się zakłada jedno na drugie, kiedy założymy to praktycznie na równo, tutok. Albo się spotyka w ten sposób, że on wychodzi, o, jak gdyby, tak, z podskosem trochę. Myślę, że to było nie tyle ten zamierzenie całkowicie krawieckie, żeby tak zrobić, bo to była kwestia sukna, jak po prostu ktoś miał 2 metry albo niecałe 2 metry tego sukna i kiedy się go ten składało tak i ten skłos się robił, to automatycznie tego przodku brakowało. Tego przodku brakowało, także wtedy by chłodziło troszkę bycy, ale ogólnie to było przyjęte, że mogło być tak i tak. My tu mieli więcej sukna, tak, że nam powinno wyjść na równo, tak jak tu jest, ale wiadomo, że zdarzało się, że po prostu te końce szły wysy troszkę tego przodku do góry. Teraz, jakby chciał wysy, to by kto musiał podkroić o w ten sposób, bo nam tu sukna więcej zostało, ale nie będziemy tego robić, podcinać, bo nie mamy tak, jak jest, żeby się nam ta suska ten, równała spodki. Teraz se zaznaczymy no jeszcze jedno tę odległość tych od spodku jako plecy ten, wychłodzą i to będzie założenie. To założenie może być różne, bo może być syrse, może być wąziej, se przeważnie było kielo od spodku tych pleców było telo i założenie tego przodku. Cofniemy to teraz tak, jak my to kroili na początku. Tu my sobie zaznaczyli tę odległość, bo nie musimy to przekładać tak. Możemy to wziąć metr i przenieść ten wymiar tu i wyjdzie nam to iste. I teraz sobie wyrównamy cały ten przodek. Tam ok, tak i tak. Tak, godą tu było równo płaskosie. Równo na ukos to było ścinane, czyli miło to chodzi, ze. Słuchaj, to równo, bo się zdarzało, że było tu i tak jest se bardziej, ale to właśnie w kabotach na Orawie było i w tych dolnoorawskich na przykład jak oni to tam nazywali haleni, to też właśnie było robione tak, że był taki dziubek robiony, ale to już było zamierzenie krawieckie, bo taka była moda, tak się widziało. Tu to akurat w tych było to robione na równo. No i praktycznie można powiedzieć, że całe te cuskę mamy skrojone, jeszcze nie syczko, bo jeszcze będę se tym. Ja sobie teraz rozdzielę na dwie części, tu mamy jedną część, tu mamy drugą se damy na razie na bok, potem se dokroimy jedno do drugiego, jako nam betrza. Przechodzimy się tu na tym przodek. Musimy je zajsłosić, tak jak by to miało być. Tak, teraz zrobimy ten podkrój to też w zależności jak, co ja tu zrobię taki, no przyjdzie Jan do przymiarki, to potem będę jeszcze podkrajać taki, no tam było 6-7 cm, tu zrobimy, bo czasem trzeba wysy, czasem ktoś chce nizy, tu zrobimy takie 8-9 cm, do 10 góra, myślę, bo to tu akurat ten podkrój jest mniej se jako ogólniak. Goleż tutaj nie jest taki wielki. I zrobimy taki miarowy tym podkrój.
No. I została nam właśnie jeszcze jedna rzecz. Dokroić. Ten zadek mamy cały, faktycznie. Skrojony. Ten zadek mamy cały skrojony. Teraz nam zostało skroić drugą, dalsza część. Część rękowa. I tak jako godą, że to co nam tu niby zostało, to teraz wykorzystamy właśnie na ten. Na ten rękaw. Mogę sobie to zaraz w sumie ościąć, bo widzę, że tu tego jest dość dużo. Ościąć na połówkę. I dokładamy tu to ten. Dokładamy tu to ten rękaw. Musimy go schłodzić tak, jak on się nam tu składa, bo jedno nam idzie tak, drugie nam idzie tak, no tak to wychodzi. Tam będzie szef, tam będzie też ten szef właśnie taki kryty. Dokładamy sobie to mniej więcej tak, żeby się nam to równało. I ten spłatek i ten. I teraz nam trzeba jeszcze jedne miary my tam brali, bie braliśmy tam miarę na rękaw i od środeczka 93, tam po tej słomki było, to będzie długość tego rękawa, ale no i od tak mniej więcej po słomki mierzą, czasem ktoś chce wysyć, coś nizy, ale to tak w miarę wychodzi dobrze, ale można jeszcze po zesyciu tę cuskę zmierzać, zwązić, ktoś chce wązić, ktoś chce syży, chce ukrócić ten rękaw. I tu go przedłużamy, ja tu akurat łeb w środku to robię. Nie całkiem, bo powinienem głosować, ale tu się łapnę tej. Chodziło tę kreskę, co tam była wtedy, czyli nakładanie tej miary klatki piersiowej na tę kreskę dajemy. Rysujemy. I mamy dalszą część. I mamy dalszą część rękowa. Takie iste potem wyszczykimy od tego, żebyśmy mieli do drugiej połówki. Wycofimy to teraz troskę. Byście mniej więcej widzieli, jak to wyjdzie, jakie to skrojone. Tu jest jedna połówka. Tu jest druga połówka, jeszcze mamy niewycięty tyn. Dobrze, my tu schłodzili niedobrze, bo trzeba w drugą stronę, mamy schłodzone to. Tu jest druga połówka. Z tym właśnie zaraz tu się nam robi na tę zaszewkę fajna dziura taka na 3 cm i to się nam fajnie zasyje. Tak. I tak. I tak no ta cuska będzie płasko się zachłodzić, jedno na drugie tu się nam będzie równać, to idzie tam do zadku, także to jest cały krój cuski. No i możemy się brać za sycie. No i tak skrojone mamy, porobimy porządek, widzicie jako ta cuska wyziero w całości. Mniej więcej to tu jeszcze trzeba założyć tam troszkę do zadku. I tak jest cały krój tej cuski, możemy się brać. Zasycie.